I wciskacie friendly meditation. Tu możecie sobie ustawić na przykład, czy potrzebujecie drewna do ogniska, czy nie. Ja ustawiam, że nie, bo jakby nie chce mi się szukać tego drewna. Geralt za każdym razem będzie zapalał ognisko podczas medytacji. Naciskam 9. Zarzuca mi się peleryna. Naciskam 8. Zarzuca mi się kaptur. Łazimy sobie po mapce. Biegnę. O, i zobaczcie. Mam napisane, że zebrałem jakieś roślinki. Generalnie samo zbiera. Magia, nie? Cześć i czołem, drogie ptaszyny. Ostatni film o modzie edycja rozszerzona Redux do Wiedźmina 3 obejrzało naprawdę sporo osób i spotkał się z mega pozytywnym odbiorem. Jest to dla mnie dopalacz motywacyjny, za co pięknie dziękuję. Zdaję sobie sprawę z tego, że W3EE może być nieco zbyt przekombinowane i zbyt trudne dla niektórych, dlatego dziś postanowiłem podzielić się z wami paczką modów, która według mnie jest w stanie stworzyć nam idealnego Wiedźmina 3 pod nową grę plus. Skupię się tu zarówno na aspektach gameplayu oraz zmianach graficznych i dodatków w postaci questów czy interakcji ze światem gry. Także zostańcie ze mną. Jeśli filmy, które wrzucam, ci się podobają, ode mnie gorąca prośba o zostawienie łapki w górę i zostawienie suba. Dla ciebie to góra 2 sekundy roboty, a dla mnie to motor napędowy do tworzenia większej ilości gamingowego kontentu. Na początku może pozwolę sobie zadać wam pytanie, czy chcielibyście więcej wiedźmińskich materiałów w takim formacie? Dajcie znać w komentarzu. No dobra, moi drodzy, bierzmy się do roboty. Słuchajcie, przygotowałem dla was listę składającą się mniej więcej z 70 modyfikacji do Wiedźmina 3 na wersję Next Gen. Teraz pokrótce sobie omówimy te modyfikacje. Nie będziemy się jakoś szczególnie rozwodzić na każdą z nich, bo to by naprawdę długo trwało. Także zainteresowanym oczywiście zostawiam linki w opisie. Natomiast my skrótowo omówimy sobie każdego moda po kolei, a potem pokażę wam, jak zainstalować te modyfikacje i pokażę wam, jak przejść przez tą straszną procedurę, którą nazywamy merdowanie skryptów. Tak jest, moi drodzy. Plus, żeby zaoszczędzić wasz cenny czas, to stworzyłem gotową paczkę składającą się z właśnie 70 modyfikacji plus narzędzia, które będą potrzebne do instalacji. Link do takiej paczki znajdziecie w opisie. Ona będzie ważyć mniej więcej chyba 3 GB, więc to nie jest jakoś strasznie dużo. Pozwoliłem sobie podzielić tą listę na dwie kategorie. Pierwsza to są gameplayowe mody, czyli takie, które oferują nam zmiany w mechanikach, w walce, w interakcjach ze światem i tym podobne. A druga kategoria to będą mody graficzne, czyli skupiające się na zmianach wyglądu postaci albo na przykład zmianach oświetlenia. Dobrze, lecimy, słuchajcie, zacznijmy od pierwszej modyfikacji, Clean New Game Plus. Nie bez powodu ten mod wymieniam jako pierwszy. Oferuje on nam uruchomienie nowej gry plus na czysto. Słuchajcie, nasza postać jedyne co zachowa z zaimportowanego zapisu to poziom umiejętności i mutacje. Cały ekwipunek będziemy musieli uzbierać sobie na nowo. Dodatkowo dostajemy coś takiego jak eliksir przywrócenia, który pozwala na kompletne wyresetowanie postaci. Uważam, że jest to świetna pozycja. Spójrzmy na taki przykład. Gramy sobie w nową grę plus i mamy na start jakiś tam super duper pancerz arcymistrzowski, mantikory i jest git, nie? No i gramy, po godzinie grania okazuje się, że lepsza od tego seta będzie jakaś randomowa zbroja znaleziona w rzece. Jaki to jest sens, no nie? Teraz prędko, zanim dotrze do nas, to bez sensu! Także polecam serdecznie. Idąc dalej, słuchajcie, over 9000 weight limit mod, no to już jest klasyk, to już na każdy, to jest modyfikacja powiększająca limit Geralta, w sensie limit wagi Geralta do 9000, także proste. Lecimy dalej. All Quest Objectives on Map, no to też już jest mod, który już przy okazji W3 chyba omawiałem. Pozwala nam on zobaczyć, słuchajcie, wszystkie zadania na mapie, które mamy w dzienniku. Czyli jeżeli chcemy sobie wybrać jakieś zadanie, nie wchodząc w dziennik, tylko wchodząc w mapę, no to mamy tutaj to dostępne. Możemy sobie śledzić jakieś zadanko prosto z mapy. Proste. Lecimy dalej. Next Gen Edition Friendly HUD. To też był mod, który już gdzieś tam wspominałem. Pozwala na spersonalizowanie interfejsu. Możemy na przykład ustawić sobie widoczność znaczników misji, miejsc i osób. Ustawić sobie, żeby znaczniki były widoczne zawsze. Bądź tylko jak używamy wiedźmińskich zmysłów. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Auto Loot
Advanced Settings na Next Gen. To jest modzik, który sprawia, że jednym kliknięciem zbieramy wszystkie przedmioty ze skrzyń, ciał, roślin czy innych kontenerów. Ten wariant moda pozwala nam na szerokie spektrum personalizacji. Możemy na przykład zdecydować, czy ma działać na same skrzynie, na same trupy, na przedmioty fabularne i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego możemy sobie dostosować wygląd i pozycję okienka powiadomienia, które nam przychodzi po zlutowaniu czegoś. Na przykład mamy tutaj podane takie przykłady, że możemy sobie ustawić takie okienko. Generalnie to jest naprawdę fajna pozycja dla ludzi, którzy chcą zaoszczędzić sobie czas na lutowaniu. Fajne jest to, że ten mod posiada coś takiego jak True Auto Loot Mod. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo przechodzicie sobie przez jakiś obszar i macie ustawione, że w obrębie 100 czy 50 metrów Geralt zbiera dosłownie wszystkie przedmioty dookoła automatycznie. Nawet nie musicie podchodzić do skrzyń, klikać E i zbierać tego wszystkiego. Ja osobiście nie używam tego True Auto Loota, bo to już jest chyba dla jakichś ludzi, którzy speedrunują tą grę. Więc, ale to tak jakbyście chcieli, no to jest taka opcja. Lecimy dalej. Fast Travel From Anywhere to jest oczywiście mod, który pozwala nam na szybką podróż z każdego miejsca na mapie. Nie musimy szukać drogowskazów, żeby się teleportować. SCAR, czyli Smooth Combat and Animation Redux. Genialny mod, jeśli chodzi o animacje walki. Podrasowuje je i dodaje nowe ruchy podczas walki. Do wyboru mamy tam 4 presety animacji. Każdy z nich można oczywiście ręcznie dostosowywać i zmieniać. W skład takiego preseta wchodzą animacje trzymania miecza, animacje uników, przewrotów i postawy. Więc to jest absolutny must have według mnie w tej chwili. I wszystkie animacje, które dotychczas były w oryginalnym Wiedźminie, są po prostu płynniejsze trochę. Także polecam. Hoods, mod, który dodaje nam, słuchajcie, kapelusze nowe, jakieś kapturki i oczywiście peleryny. Słuchajcie, takie rzeczy możemy kupić od różnych kupców w grze. Pierwszy kupiec, jakiego możemy spotkać, który będzie miał te przedmioty, to będzie Bram z Białego Sadu. I taki kapturek, czy też taką pelerynę wrzucamy sobie w ekwipunku do slotu, który się nazywa chyba kieszeń. To generalnie bardzo fajna rzecz, polecam. Geralt Cloak Next Gen. To jest coś podobnego do poprzedniego moda, tylko że działa nieco inaczej. To znaczy, nie musimy kupować żadnej peleryny, tylko mamy już pelerynę Geralta, znaną poniekąd z trailera, który się tam nazywał Zabijam Potwory, chyba, prawda? I działa to tak, że tą pelerynę mamy od samego początku gry. Możemy ją sobie założyć kiedy chcemy, jedynie naciskamy klawisz 8 lub klawisz 9 na klawiaturze i Geralt nam wtedy zakłada taką oto pelerynkę. Także takiego moda też mamy w paczce. Lecimy dalej. Friendly Meditation. To jest, słuchajcie, mod, który sprawia, że medytacja wreszcie wygląda jak medytacja, a nie, że klikamy sobie tam, nie wiem, tab, spacja i przewijamy sobie czas i nic się nie dzieje. To jest mod mega immersyjny. Przytrzymujemy sobie klawisz N i Geralt sobie siada elegancko w stylu znanym z Wieśka pierwszego lub drugiego. Możemy też ustawić rozpalanie sobie ogniska, jeżeli bardziej chcemy sobie urozmaicić troszeczkę tą medytację. Lecimy dalej. Swords and Meditation. Ojej. Jak mi się ten mod spodobał, słuchajcie. To jest uzupełnienie tego poprzedniego moda. Teraz Geralt może zdjąć z siebie bronię, położyć je sobie elegancko obok ogniska i może też położyć sobie kusze, jakieś tam petardy, jakieś tam flakoniki, zioła. Wszystko generalnie możemy sobie dostosować w ustawieniach. Czy chcemy, żeby nasz Geralt zdejmował miecz po tej stronie, czy po tamtej stronie, czy przed nim, czy za nim, czy chcemy mieć kuszę, czy nie chcemy tej kuszy tutaj mieć. No generalnie to jest bajka. Fajna immersja, fajny immersyjny mod. Lecimy dalej. Gwent Redux to jest mod dość obszerny. Zmienia on niektóre mechaniki Gwinta i dodaje zupełnie nowe karty. Na przykład mamy Olgierda, na przykład mamy właśnie Krwawego Barona, jest tam jakiś Vincent Mace z Wiedźmina pierwszego. Także słuchajcie, to jest dość spora modyfikacja, jeśli chodzi o rozgrywki w Gwinta. Zmienia też zasadę działania szpiegów, z tego co pamiętam, bo zamiast dwóch kart to chyba daje nam tylko jedną kartę i parę innych rzeczy również jest zmienionych. Zachęcam, żeby się z tym zapoznać. Oczywiście to też jest w paczuszce, także. The Stable to jest modyfikacja, która pozwala nam
na personalizację naszego konia poniekąd, bo tak, możemy albo sobie na przykład kupić zupełnie nowego konia, albo możemy dostosować wygląd płotki, tej, którą mamy na początku, możemy jej zmieniać grzywę, możemy jej mam na myśli kolor grzywy, możemy jej zmieniać kolor oczu, możemy jej zmieniać umaszczenie. To wszystko kosztuje, to nie jest za darmo. Musimy tylko odwiedzić odpowiednią osobę na mapie, oznaczoną taką podkową. Complete Animations Redux to jest mod, który dodaje animacje na przykład picia, jedzenia, smarowania miecza właśnie osełką, czy tam jakimś innym olejem. To jest mod też taki wzmacniający imersję, polecam. Oczywiście można sobie włączyć i wyłączyć funkcję tego moda w menu, czyli na przykład jeżeli konkretnie chcemy mieć tylko i wyłącznie animację picia mikstury, czy tam czegokolwiek innego, to możemy to włączyć, a wszystko inne możemy wyłączyć. To już jest zależne od naszych preferencji. DLC Names from the Path to jest bardzo prosty mod, który zmienia nam nazwę postaci, które gdzieś tam przetaczały się nam po drodze. Tak jak na przykład tutaj mamy w Białym Stadzie, wcześniej mieliśmy Brama jako merchanta, czyli jako kupca. Teraz on będzie widoczny jako Bram. Ja nie wiem, czy to było zmieniane w międzyczasie przez Redów w jakichś hotfixach. Nie jestem pewien, aczkolwiek tak pro forma, no to ten mod jest zawarty, także też fajna pozycja. Tu jest w ogóle napisane, że restores more than 250 NPC names. Wydaje mi się, że całkiem sporo, 250, nie? A w ogóle tego nie zauważyłem podczas grania. Okej, lecimy dalej. Stacking your items na wersję next gen. No to jest też bardzo prosty mod, pozwalający nam na stakowanie przedmiotów w ekwipunku do liczby 999. Tak, żeby zaoszczędzić sobie na przykład miejsce w ekwipunku, nie? Restored content Shrines of Verna pozwala nam pomodlić się do kapliczki Velen, kapliczki Verny. I ta kapliczka nam daje teraz jakiegoś buffa. Z tego co pamiętam, to jest to 20% maksymalnej żywotności. Tu chyba powinniśmy mieć coś takiego, mamy nawet zaznaczone taką ikonkę buffa, nie? Takie proste, a jednak fajne, jak na przykład gramy na drodze ku zagładzie i uważamy, że jesteśmy zbyt papierowi, no to wtedy możemy się pomodlić do takiej kapliczki i dostajemy buffa 20% na życie. Omelette Quest. To jest bardzo fajny mod, który został, znaczy to jest w ogóle content, który został wycięty przez Redów. Modyfikacja przywraca ten content i jest nim mini quest, w którym gotujemy omlet dla ekipy w Kermoren podczas odczarowywania Umy. Wiecie, której Umy. Ej, co ma jaja z gumy? Lecimy dalej. Basic Cooking Recipes. To jest też dość prosta modyfikacja dodająca 33 przepisy na jedzonko i jakieś tam napitki. Jakaś nóżka z kurczaka właśnie, czy tam jakieś kanapki, jakiś soczek. Dla mnie chipsy jalapeno. Jalapeno? Jaki to smak? No generalnie takie dość proste, nie? Urozmaicenie, fajne. Lecimy dalej. Fast and Deadly Combat Next Gen. To jest, słuchajcie, modyfikacja, która umożliwia nam znerfienie albo zboostowanie obrażeń naszych, zarówno naszych, jak i obrażeń przeciwników. Dzięki temu możemy sobie albo wydłużyć te pojedynki, albo możemy je skrócić, czyli na przykład nie wiem, dajemy sobie boosta do damage'u na 150% i okazuje się, że jakiegoś typa mamy nie na 3 hity, tylko na jednego hita, nie? Ale przy tym możemy też ustawić 150 boosta po jego stronie, czyli my też będziemy bardziej papierowi. Także to już wedle upodobań. Defaultowo jest to ustawiane na 0, więc jakby ten mod jest taki na zasadzie, ja go wrzucam, jeżeli ktoś będzie się chciał tym pobawić. Jeżeli nie, to wszystko zostaje po staremu. Lore Friendly Economy to też jest mod, który już gdzieś w kontekście W3EE wspominałem. Zmienia ekonomię handlu w grze. Dzięki temu Geralt nie będzie już królem życia po wyjściu z Białego Sadu, wiecie, miliony monet i te sprawy, tylko co najwyżej będzie, wiecie, przedstawicielem klasy średniej, nie? Jest to ukłon w stronę lore znanego z książek, gdzie Wiedźmin z reguły był, no biedował, tak? I stać go było na jedzenie i na nocleg jedynie. Tak to wygląda. Wszystkie ceny możemy modyfikować też w menu głównym. To jest gdzieś tam po rosyjsku, ale oczywiście jest do tego spolszczenia, także nie bójcie się. Slots. Jeżeli też czuliście, że brakowało wam slotów na umiejętności, że było ich za mało, no to ten modzik jest dla was. Dodaje on kolejne strony pustych miejsc na nasze wyuczone już skille. Także świetna pozycja dla tych, którzy chcą sobie stworzyć takiego overpowered Geralta na przykład, nie? Jak już są na końcu gry, wrzucacie wszystko co się da i po prostu jesteście no zajebiści, tak? Można sobie też wybrać chyba wersję tej modyfikacji, czy chcemy na przykład mieć zbalansowaną, czy chcemy mieć jakąś turbo OP, na zasadzie czy chcemy mieć na przykład dodatkowe 4 strony na sloty, czy chcemy mieć ich 8.
8. W mojej paczce bodajże jest Balanced. Dobra, lećmy dalej. Unique Mutagens Overall. To jest modyfikacja, która dodaje nam dodatkowe mutageny w świecie gry, unikalne dla danej grupy potworów. To znaczy, że teraz będziemy mogli mieć takie mutageny jak mutagen z Leszego, mutagen z Algula, mutagen z jakiegoś tam. I możemy te mutageny, słuchajcie, kraftować, robić z mniejszych większe, z większych największe i tak dalej. Fajny dodateczek, polecam. Lecimy dalej. New Quest, A Night to Remember. To mi ostatnio dopiero wpadło gdzieś tam przy okazji, także nie miałem jeszcze okazji zagrać w tego moda, aczkolwiek jestem mega ciekaw, co tu się zadzieje. Jest to mod, który wprowadza do gry w ogóle nowe zadanie pod tytułem Pamiętna Noc. Jest to swojego rodzaju fanowskie DLC. Quest polega na tym, że kontynuuje historię Orianny po wydarzeniach z dodatku Krew i Wino. New Hairstyles and Beards for Geralt. To jest modyfikacja dodająca 19 nowych rodzajów fryzur i 12 rodzajów nowych brud. To oczywiście wszystko dostępne u Balwierza, więc możemy przebierać, wybierać i robić co tam chcemy. No generalnie wygląda chyba spoko. Cheap Dice Everywhere. Modyfikacja, która pozwala nam na zakup barwników do zbroi praktycznie u większości handlarzy. Teraz już nie będzie tak, że jedyne miejsce, gdzie te barwniki będziemy mogli dostać, to będzie tu są. Nie, będziemy mogli je dostać nawet u pierwszego kupca w Białym Sadzie. Oprócz tego te barwniki będą nieco tańsze. Przejdźmy do School of Combat. Moi drodzy, to jest świetna propozycja dla tych, którzy mają już dość ciągłych piruetów podczas ataków Geralta. Zmienia on styl walki na nieco bardziej realistyczny, to znaczy, że teraz te cięcia będą wyglądały po prostu bardziej, wiecie, ludzko. Nie będzie tak, że Geralt będzie robił non-stop jakieś fikołki i piruety, tylko po prostu będzie wyprowadzał prostsze ciosy, niemniej jednak naprawdę też widowiskowe. Także polecam serdecznie, to jest oczywiście w paczuszce. Lecimy dalej. Turn on the lights. To jest modyfikacja pozwalająca na zapalenie wszystkich pochodni w niedalekiej odległości od Geralta. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo fajnie ten moc się sprawdza w jaskiniach. Wchodzicie do ciemnej jaskini i na przykład nie chce wam się podchodzić do każdej pochodni po kolei i ją zapalać. No to klikacie sobie P, bodajże to był klawisz P, i Geralt robi pstryk i mamy całą jaskinię rozświetloną. To znaczy, że wszystkie pochodnie zaczynają się palić. Nie dotyczy to tylko jaskiń, tylko również innych miejsc na mapie. Na przykład takich ruin, proszę bardzo, to jest jako Vanilla, czyli wersja podstawowa, a tu mamy wersję po wgraniu modyfikacji, czyli na przykład podchodzimy, klikamy sobie P i mamy rozświetlone ruiny. Jest też opcja, żeby wszystkie światła zapalały się automatycznie, czyli nie będziemy musieli klikać P, tylko po prostu wchodzimy w dany obszar i wszystkie pochodnie albo jakieś tam koksowniki zaczynają się palić same. Swords on Roach. Mi się mega spodobał ten dodatek. Powiem wam szczerze, że to jest takie bardzo prosta rzecz, a naprawdę cieszy. Możemy przypiąć sobie nasze miecze do płotki. Możemy je sobie przypiąć w dowolnym miejscu, to znaczy możemy mieć je z tyłu, tak jak jest tutaj pokazane, możemy mieć je z boku, tak jak tutaj mamy, możemy je mieć bardziej z tyłu, bardziej z przodu, bardziej na górze, bardziej na dole. Generalnie jest to wszystko do ustawienia w menu modyfikacji w grze. Fajna rzecz. Generalnie podchodzimy do płotki, klikamy jedynkę albo dwójkę i wtedy zakładamy na płotkę miecze. To samo robimy w drugą stronę, jeżeli chcemy je zdjąć, klikamy jedynkę i dwójkę i miecze wracają do nas. Proste, nie? Axie Always Active in Dialogue. Nie wiem, czy was czasem nie wkurzało to, że macie zbyt mały poziom sugestii na to, żeby odpowiedzieć w jakimś dialogu znakiem akcji, na przykład kogoś zaczarować albo kogoś sperswazować. Wiecie, o co chodzi. Także ten mod pozwala na olanie zupełnie umiejętności sugestii, gdyż po prostu od samego początku gry będziemy mogli używać opcji dialogowych z wykorzystaniem akcji. Proste. Don't Fear Quen. Generalnie to jest dość zabawne, bo jeżeli chodzicie sobie po mieście, na przykład po Nowigradzie, dajmy na to, i używacie Quena, czyli rzucacie czar, to nagle wszyscy dookoła zaczynają ryczeć i wrzeszczeć i spierdzielać, gdzie pieprz rośnie. Szczęść Boże i ratuj się kto może. Ta modyfikacja to zmienia. Od teraz ludzie nie będą się tego bali. Jak będziecie używać Quena w mieście, to nikt nie zwróci na to uwagi praktycznie, nie? Dalej, Mortal Secret Rites. Słuchajcie, jest taka miejscówka w zniszczonym bastionie bodajże w Velen i można się tam dostać, natomiast
W tej miejscówce są upiory, które są nieśmiertelne. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Ta modyfikacja sprawia, że te upiory są możliwe do zabicia. No, myślę, że warto to sprawdzić. Immersive Camera for Next Gen. No to już jest mod, który też chyba omawiałem w kontekście W3EE. Słuchajcie, to jest świetny mod, który pozwala nam na ustawienie sobie kamery wedle własnych upodobań. Słuchajcie, nie podoba wam się oryginalna kamera daleka, jakby centralna? Nie ma problemu. Nie podoba wam się bliska kamera, którą dodali w Next Genie? Nie ma problemu. Pobieracie tego moda, ustawiacie sobie kamerę dokładnie tak jak chcecie. W każdej osi praktycznie. Lamp on Player's Boat. Słuchajcie, dodateczek, mały dodateczek, a jak bardzo nam umili odkrywanie pytajników na Skellige. Dodaje nam lampę na łódce Geralta. W zasadzie nie na łódce Geralta, tylko na każdej łódce, ale jeżeli Geralt na nią wsiądzie, no to podczas nocy zapali się ta lampa automatycznie, dająca trochę światełka. Także myślę, że fajne, klimatyczne. Preparations. Jest to jeden z moich ulubionych modów, moi drodzy, słuchajcie. Jest to swego rodzaju utrudniacz i zarówno element, który dodaje sporo immersji. Od teraz alchemia, rozdawanie skilli i naprawa ekwipunku będą wymagały od nas wejścia w tryb medytacji przy ognisku. Ta sama mechanika występowała już w omawianym przeze mnie W3EE. Oczywiście mod jest też w pełni konfigurowalny i sami możecie wybrać, co chcecie przygotowywać przy ognisku, jeżeli na przykład uważacie, że powinniście móc stworzyć oleje w trakcie exploringu, ale niekoniecznie w trakcie medytacji, możecie to wyłączyć. Jeżeli chcecie włączyć wymagane drewno do rozpalenia ogniska, możecie to zrobić. Jeżeli chcecie rozpalać ogniska bez wykorzystania drewna, tylko po prostu siadacie, macie to ognisko, też możecie to włączyć, słuchajcie. Dowoli konfigurujecie i bawicie się. Restored Content Yellow Mutagens. Modyfikacja przywracająca oryginalne, chyba też wycięte przez CDP-ów, mutageny żółte. Mutageny żółte dają nam boosta do staminy. Fajne, fajne. Corvo Bianco Guest Extended. Czy wam też było troszeczkę smutno, jak w Corvo Bianco odwiedziła was tylko jedna osoba? W zależności od poczynań romansowych był to ktoś inny. Ten modzik to zmienia. Słuchajcie, od teraz pomimo wyboru Triss czy Yennefer, do winnicy przybędą też Ciri i Jaskier. Także będzie nieco żywiej i weselej. Niestety dla najcudowniejszego krasnoluda na świecie nie będzie tam miejsca. Nie bój się, odbijemy twojego Grajka, chyba że mu... A kurwa, ale bym zrymował Geralt. DLC Fast Travel Pack. Bardzo proste. Dodaje 46 nowych punktów szybkiej podróży na mapę. Proste, proste. Enhanced Herbalism to jest bardzo prosty modzik, który sprawia, że od teraz będziemy zbierać randomową liczbę roślin z danego krzaczka. Jest to przedział od 1 do 3. Even cheaper rune ride na next gen. Słuchajcie, w lore friendly economy, który już wcześniej omówiłem, jest dość mocno zmieniona ekonomia gry. To znaczy, że ceny będą dużo wyższe, zarabianie będzie dużo trudniejsze. Co za tym idzie, będziemy mieli mniej pieniędzy, a zatem z pomocą przychodzi ten mod. Od teraz będziemy mogli kupić narzędzia do zaklinania u tego ofirskiego majstra, no za niższą cenę po prostu. Tam stage 3 będzie kosztował 1500 koron, więc to jest znacząca różnica, a jednak pomagająca w momencie, kiedy będziemy mieli troszeczkę gorszą ekonomię. Sprint in Witcher Senses. Podczas używania wiedźmińskich zmysłów do tej pory nie mogliśmy używać sprintu, czyli z shiftem nie mogliśmy biegać. Ten mod to zmienia. Stamina based combat. No to teraz dużo ludzi mnie zje. Coś, co albo znienawidzicie, albo pokochacie. Od teraz akcje takie jak unik, atak czy odskok podczas walki będą kosztować nas wytrzymałość. Tak jest. Znaki kosztują 25 staminy w tej chwili zamiast całej staminy. Czyli działa to tak, że możemy wykastować troszeczkę więcej razy znak pod rząd, ale co za tym idzie, no inne akcje nas będą kosztować tą wytrzymałość. Mod zmusza nas trochę do lepszego planowania walk, szczególnie z większą grupą potworów. Moi drodzy, jeśli chodzi o zmiany graficzne, w sensie mody graficzne, no to jest tutaj tego całe multum. Polecimy sobie oczywiście po kolei. Pierwsze co mamy, no to zmieniony wygląd Yennefer. Jest to mod zmieniający twarz oraz oczy dla Yen na bardziej przypominające te z
książek. Dalej mamy alternatywny wygląd Ciri, który prezentuje się w następujący sposób. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna pozycja. No słuchajcie, wygląda to naprawdę miodnie. Zmieniony wygląd Keiry, troszeczkę sfaceliftowana i skrócone włosy ma tutaj na tej pozycji. Retexture twarzy Filipy, też mamy retexture twarzy Vernona Rocha, czyli poprawione tekstury po prostu. Dalej mamy improved Shani, czyli poprawioną twarz Shani autorstwa ZZJ, jak się nazywa ten moder. On stworzył kilka fajnych modyfikacji poprawiających albo zmieniających wygląd postaci. Prezentuje się to w ten sposób. Tu mamy wersję improved, a tu mamy wersję z podstawowej gry. Fringilla upgrade i prezentuje się to tak. Jak myślicie? Tu mamy oryginał, tu mamy modyfikację. Moim zdaniem troszeczkę lepiej wygląda na tej modyfikacji, więc myślę, że taka fajna gratka. Iris Face Retexture, tu mamy też poprawę tekstur dla Iris. Von Everett prezentuje się to w ten sposób. Następnie mamy, że tak powiem, set trzech postaci, czyli też poprawę tekstur dla Ceres, dla Corintili i dla Far Atre. Tu znowu autorstwa ZZJ'a, Blood and Wine NPCs. To jest mod zmieniający wygląd postaci z krwi i wina. Znaczy tak nieco zmienione są ich twarze, delikatnie zmienione ich twarze, ale też diametralnie widać, że jest tutaj troszeczkę ulepszona wersja tekstur tych twarzy. Roadlights DLC. Bardzo fajna modyfikacja, też troszeczkę podbudowująca klimat dróg, słuchajcie, głównych traktów w świecie gry. Zauważyliście, że wzdłuż głównych traktów brakowało troszeczkę oświetlenia? No, chyba tak. Generalnie mod zmienia to, że wzdłuż tych całych ścieżek mamy pochodnie różne pozapalane. Przyjemniej się jeździ, przyjemniej się to wszystko odwiedza. Lecimy dalej. Next Gen Better FX. Chodzi tu oczywiście o upgrade efektów specjalnych. HD Horse Accessories. Mamy upgrade'ik tekstur, juków, czy też siodła, czy też tutaj wodzy dla konia. No generalnie chodzi o to, żeby te akcesoria na koniu wyglądały po prostu lepiej. Improved Sign Effects dla Next Gen. Słuchajcie, według mnie ten mod to jest totalny kot. Dzięki temu Art i Igni będą w końcu wyglądały jak Art i Igni. W sensie, Art będzie mocniejszy, będzie po prostu bardziej widowiskowy, a jeśli chodzi o Igni, to będzie tego ognia po prostu trochę więcej, no i też będzie to troszeczkę ładniej wyglądać. Generalnie, słuchajcie, must have, jak według mnie, pobierajcie, grajcie. Realistic Weather. Okej, według mnie ten mod to jest totalny must have, jeśli chodzi o zmiany graficzne, ponieważ ulepsza on działanie efektów pogodowych, takich jak na przykład śnieg, mgła czy deszcz. E3 Font Replacer. To jest bardzo prosty mod zmieniający po prostu nam czcionkę w grze. Praktycznie i w menu głównym, i w menu w grze, w dialogach. Także słuchajcie, to jest kwestia, totalnie kwestia gustu. Mi się ta czcionka naprawdę bardzo podoba. To jest czcionka, która została chyba użyta na targach E3 dawno temu. Kwestia gustu. True Fires i New Fires. W zasadzie to są dwie modyfikacje, które powinny być ze sobą łączone zawsze i wszędzie. Znacząco poprawiają wygląd pomieszczeń i innych przestrzeni pod względem oświetlenia, którego źródłem są pochodnie na przykład, bądź ogniska. Też poprawiają efekty samego ognia. No generalnie warto pobrać. Zobaczcie. To wygląda tak było oryginalnie, a tak mamy po wgraniu moda. Bardzo ładnie, prawda? No pewnie, że prawda. Darker Nights dla Next Gen, no to też już prawdopodobnie większość z was zna. To jest mod, który pozwala nam na uzyskanie troszeczkę ciemniejszych nocy. Znaczy troszeczkę, generalnie możemy sobie, słuchajcie, ustawiać, od której godziny ma zapadać ciemniejsza noc, znaczy ciemniejsza. To znaczy, możemy sobie ustawić poziom zaciemnienia obszaru podczas nocy po prostu. Jeżeli uważaliście, że do tej pory noce w Wiedźminie były za jasne, to ten mod jest dla was. The Butcher of Blaviken, Lore Friendly Geralt. Generalnie jest sporo modyfikacji zmieniających wygląd Geralta, tak? W sensie wygląd jego twarzy, wygląd jego jakiejś tekstury, wygląd jego oczu. Generalnie według mnie to jest najlepszy mod, który zmienia twarz Geralta. No zobaczcie, postarza go troszeczkę, nadaje mu troszeczkę więcej charakteru. No jak dla mnie to jest cud, miód, malina. Polecam. Book Inspired Set Coś Więcej. Kojarzycie opowiadanie Coś Więcej? Jest to, tak, wzorowane na tym opowiadaniu, wzorowany set wiedźmiński, który możemy w grze kupić bodajże u Hattoriego w Nowigradzie. Witaj, Geralt! Grim Lightning Revived. To jest naprawdę bardzo ładny mod graficzny.
Bardzo długo się zastanawiałem, jakiego moda na zmianę oświetlenia wybrać, ale w końcu trafiłem na to. Ta pozycja poprzez zmianę owego oświetlenia zmienia również klimat lokacji na bardziej brudne, szare, rzekłbym, wiedźmińskie. Przykładowo tak wygląda biały sad. Hey, that's pretty good. Widzicie różnicę, nie? Jest generalnie dużo bardziej szaro. No mi się to naprawdę mega podoba. Jest po prostu po wiedźmińsku. Ale jeżeli na przykład wolicie oryginalny klimat, oryginalne oświetlenie, które jest nieco bardziej kolorowe, ciepłe, no to tego moda możecie sobie wyłączyć. Landmarks of White Orchard to jest mod dodający sporo nowych posągów, jakiś tam ognisk, jakiś ruin w obszarze białego sadu. Mniej więcej coś takiego. Takie różne obiekty można potem spotkać. Enhanced Water to jest bardzo prosty mod poprawiający odbicia i wygląd wody. Tak wygląda woda na modzie plus ray tracing, a tak wygląda woda na modzie, ale bez ray tracingu, a tak wyglądała w oryginale. No i Real Witcher Eyes, oczy dla Geralta, słuchajcie. Mamy takie multum różnych oczu dla niego w tej modyfikacji, że sobie nie zdajecie sprawy. Zobaczcie. Wejdźmy sobie w Images. Zobaczcie, ile mamy propozycji. Mamy nawet niebieskie. Mamy okrągłe źrenice, mamy kocie źrenice. Mamy srebrne, mamy złote, mamy bardziej jasne, no generalnie do wyboru, do koloru. Można nawet zobaczyć sobie, jak to wygląda w praktyce. Wygląda to mniej więcej tak. Wszystko jest tylko wybierać. W mojej paczuszce chyba są defaultowo srebrne oczy. Zaraz nawet wam pokażę, które. Chyba mam te wgrane, słuchajcie, u siebie. Triss Glorified to jest modyfikacja zmieniająca wygląd Triss. Po prostu na tą, która będzie przypominać bardziej tą książkową. Tak wygląda to oryginalnie. Tak wygląda Triss, taka bardziej zrobiona pod grę w tej modyfikacji, a tak wygląda Triss, która była inspirowana książkami. Do tego mamy jeszcze uzupełnienie w postaci modyfikacji Wardrobe, czyli zmienia nam wygląd ubioru dla Triss. Lore Friendly Ciri. No słuchajcie, czy nie jest lepiej? Jeszcze jak? O, tak było oryginalnie? Z tym całym czarnym make-upem na twarzy? A tu mamy z modyfikacją. Czy nie wygląda troszeczkę bardziej estetycznie? Wydaje mi się, że tak, ale to też jest kwestia gustu. Ciri crying when returning to Kermoren. No słuchajcie, to jest dość świeży mod, bo został wrzucony w maju 2024. I to jest jakby taki mod, taka głupotka straszna, nie? Taka głupotka. Chodzi o to, że od teraz, jak Ciri wraca do Kermoren z Geraltem, potem jak ją odnalazł na wyspie Mgieł, to ona zaczyna płakać. I to widać. Zobaczcie, widać ślady łez. Słuchajcie, tu bardziej widać. Widzicie to? Tego w oryginale nie było. To jest taka głupotka, ale bardzo fajna. Polecam. UHD Oaks. To jest modyfikacja, to jest w ogóle bardzo śmieszny screen. Mod poprawiający tekstury pni, konarów, drzew na takie w Ultra HD. Retexture dla skał, kamieni i tak dalej. Tak było w oryginale, tak mamy po modyfikacji. Prawda, że lepiej? No. Sword FX. Czy nie mieliście wrażenia, że brakuje wam troszeczkę fajerwerków w uzbrojeniu, na mieczach i te sprawy? No słuchajcie, to jest pozycja dla was, ponieważ mod daje nam możliwość nakładania efektów wizualnych na miecze. Na przykład po nałożeniu jakiegoś oleju albo po nałożeniu jakiegoś glifu możemy zauważyć efekty. Oczywiście te efekty sobie ustawiamy w menu, w ustawieniach moda. Możemy ustawić efekty jakieś takie płonące, jakieś świecące na niebiesko, jakieś świecące w jakimś motywie jakiegoś znaku. Także słuchajcie, do wyboru, do koloru, pobierajcie i czerpcie z tego wszyscy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o mody, które znajdują się w paczce. Słuchajcie, pewnie zaraz się znajdzie jakiś koneser modingu i powie, no dobra, Joszcząb, ale gdzie jest na przykład Better Radial Menu albo Quick Inventory? No to ja mówię, że no niestety nie ma. Nie znalazłem sposobu, żeby te mody zintegrować z tą paczką, którą zrobiłem. Jeżeli nie ma jakichś modów wśród tych, które wymieniłem, to znaczy, że albo nie byłem w stanie ich zintegrować, zmerdżować odpowiednio, albo po prostu nie były warte mojej uwagi. Także jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie jakichś dodatkowych modów, może wpadło wam coś w oko, może chcielibyście coś dodać od siebie, to też możecie dorzucić w komentarzu i wezmę to pewnie pod uwagę gdzieś tam w przyszłości. Dobra, moi drodzy, weźmy się za instalację tych wszystkich modyfikacji. Postaram się tutaj jak najbardziej szczegółowo pokazać krok po kroku, co zrobić, żeby tego po prostu nie spartolić. Ja już mam otwarty, słuchajcie, główny folder z grą. Ja mam akurat wersję Steamową, więc mam to w bibliotece Steama. Oprócz tego mam otwarty folder Moje dokumenty i Wiedźmin 3.
oraz moją paczkę z modami i narzędziami do instalacji tych modów. Dobrze, zaczniemy sobie od przekopiowania najważniejszych rzeczy do folderu głównego z grą oraz do folderu dokumenty. Wejdźmy sobie najpierw w folder documents i przekopiujemy taki plik mods.settings do naszego folderu dokumenty, moje dokumenty Wiedźmin 3. Tutaj. Słuchajcie, dzięki temu plikowi, jak będziemy używać mod managera, to będziemy mieli już wszystkie mody spriorytetyzowane. Zaoszczędzi nam to masę czasu, ale do tego jeszcze wrócę później. Wróćmy sobie do folderu, do paczki modów. I teraz tak, wejdźmy sobie do folderu głównego z grą. Mamy taki plik tw3 menu filelist updater. Jego też musimy tutaj przekopiować. Proszę bardzo. I oprócz tego jeszcze mamy takie dwa foldery. DLC2 i DLC2 Improved Strings. To są foldery, które są mocno powiązane z modem na nowe brody i nowe fryzury. Wejdźmy sobie do folderu Wiedźmin 3 i wejdźmy do folderu DLC. To jest bardzo ważne, aby DLC2, ten folder, żebyśmy go usunęli. Nie bójcie się, możecie zrobić kopię zapasową nawet tego folderu. Musimy go usunąć i teraz przekopiować te dwa foldery do folderu DLC. OK. Mamy załatwione. Dobrze, wejdźmy sobie teraz, słuchajcie, do mod managera. Zacznijmy w ogóle wgrywać wszystkie mody. Odpalamy sobie mod manager. Wyskoczy nam takie okienko. Teraz musimy podać ścieżkę pliku exe Wiedźmina 3. Wchodzimy sobie do folderu z grą, do folderu bin. I teraz tak, mamy do wyboru x64 bądź x64 podkreślenie DX12. To w zależności od tego, na jakiej wersji DirectX-a gracie. Jeżeli gracie na 11, to wybieracie ten folder. Jeżeli gracie na 12, wybieracie ten folder. Ja gram akurat na 12, więc wybieram sobie tutaj. Cyk. I już mam okno programu. Druga rzecz, wejdźmy sobie w ustawienia. I jest taka opcja Change Script Merger Path. Wybieramy to. I podajemy teraz ścieżkę do Script Mergera. Script Mergera mamy oczywiście w paczce modów naszej. Znajduje się to tutaj, Witcher Script Merger i wybieramy plik exe. OK, wystarczy. Teraz weźmy się za instalowanie modów. Klikamy sobie ikonkę Add i wybieramy sobie, słuchajcie, z naszej paczki modów, z folderu mods, wszystkie mody, w sensie wszystkie paczki zaznaczamy. Jeżeli nie chcemy jakiegoś moda instalować, to wtedy nie zaznaczamy tej. Na przykład nie chcę tam, załóżmy, jakiegoś upgrade'u dla Fringilli, no to odznaczam tego moda i tego po prostu nie instaluję. Ale jako, że ja chcę wszystkie, no to zaznaczam wszystkie paczki. Nie musimy ich rozpakowywać, one mogą być w tych rarach, zipach i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia, więc po prostu zaznaczamy i klikamy Open. Teraz musimy chwilę poczekać. Wyskoczy nam takie okienko, ale na razie klikamy No. No i dobra, proszę bardzo, mamy wszystkie te modyfikacje już wgrane. Po prawej stronie zwróćcie uwagę, że mamy listę z priorytetami do tych modów. Dzięki temu, że wcześniej wgraliśmy plik mod.settings, mamy już ustawione odpowiednie priorytety. Są one ustawione optymalnie i na takiej zasadzie, że po prostu nic ze sobą nie powinno się gryźć. Oczywiście będziemy musieli zaraz zmerdżować skrypty, ale to jest oczywiście no, naturalny krok, żeby wszystko działało. Zanim przejdziemy do merdżowania, wejdźmy sobie jeszcze w naszą paczkę modów. O tutaj. I teraz tak. Po pierwsze, musimy wejść w Scar Compatibility Patch Folder. Wchodzimy sobie do mod Scar Vanilla Next Gen i folder Content musimy przekopiować do folderu z grą mods. Szukamy mod Scar. Mamy i wklejamy. Jest to patch pozwalający na kompatybilność z wersją Next Gen. Dobrze, w następnym kroku bierzemy się oczywiście za merdżowanie skrypcików. Klikamy sobie w Mod Managerze na taki przycisk Run Script Merger i teraz Merger nam wyszukuje konflikty skryptów w modach. Gdy wyskoczy nam takie okienko, zwróćmy uwagę na lewą stronę. Po lewej stronie mamy dokładnie wylistowane, które mody, które pliki modów mogą ze sobą być w pewnych konfliktach i trzeba będzie zaraz to wszystko porozwiązywać. I teraz tak, interesuje nas tylko i wyłącznie zakładka Scripts, w sensie kategoria Scripts. Jak zjedziemy sobie niżej, będziemy widzieć coś takiego jak non-bundled XML i jakiś tam bundled text. No tego w ogóle nie zaznaczamy, nie interesuje nas to. Interesują nas tylko skrypty. Zaznaczamy sobie wszystko, ale odznaczamy sobie modradialmanipotions.ws
oraz odznaczamy container.ws. Wszystko pozostałe ma być zaznaczone. I teraz tu na dole powinniśmy mieć create 28, 28 selected merges. Klikamy to. Pierwsze okienko nam się pojawi, klikamy OK. Generalnie te okienka będą nam wyskakiwać, po prostu klikamy OK. Dobrze, i mamy pierwszy konflikt, który trzeba ręcznie, że tak powiem, zmerdżować go, rozwiązać. Na górze mamy trzy okienka. Po lewej mamy skrypt, który jest vanilą, czyli wersją podstawową bez żadnych modyfikacji. Po środku mamy plik merged files, który merdżuje nam wszystkie skrypty, oraz po prawej stronie mamy plik tego konkretnego moda, który nie jest zmerdżowany z innymi. I teraz tak. Na dole mamy jeszcze takie bardzo duże okienko docelowego pliku skryptowego. I teraz gorąca prośba, żebyście bardzo się skupili na tym, co robię i powtarzali to, co widzicie na ekranie. Ponieważ jeden błąd może was kosztować bardzo wiele nerwów oraz to, że gra może wam się w ogóle później nie uruchomić. Tu, gdzie mamy linijkę Merge Conflict, klikamy sobie Select Lines from C. Przechodzimy do tej linijki, klikamy Enter. I klikamy Select Lines from B, tak abyśmy mieli i z tego pliku wrzucone te wszystkie linijki. Jak już to mamy, klikamy Exit i klikamy Save and Quit. Mamy kolejny konflikt i tutaj nadal robimy tak jak pokazane na filmie. Z tą różnicą, że w tym przypadku wybieramy sobie line, Select Lines from B, ale musimy też zaaplikować tekst z tego pliku. Więc po prostu ja go sobie zaznaczam, klikam Ctrl C, tak żeby go skopiować. I wklejam go w to miejsce. W tym przypadku mamy jeszcze jeden konflikt do zmerdżowania, ponieważ jak zobaczycie sobie tutaj, no to już mamy zmerdżowany, nie? Tutaj zrobiliśmy co trzeba było, tutaj wkleiliśmy co trzeba było, no ale na górze ekranu widzicie jeszcze w tym panelu taką strzałeczkę, takie trzy strzałeczki, z czego jedna czerwona. Jest to opcja Go to Next Unsolved Conflict, klikamy sobie to. To znaczy, że mamy jeszcze jakiś konflikt w tym całym skrypcie. Musimy go oczywiście rozwiązać i w tym przypadku robicie dokładnie to, co ja robię na ekranie.
No i dobra, cały ten proces został zakończony, mam nadzieję, powodzeniem. Jeżeli wszystko zrobiliście tak, jak ja zrobiłem na filmie, to nie powinno być dalej żadnych problemów. Słuchajcie, to już możemy albo zamknąć, albo zminimalizować. Nie będzie nam to okno już więcej potrzebne do niczego. Ja je sobie zamykam. I teraz przyszedł czas na spolszczenie modów. Mamy w naszej paczce taki folder spolszczenia. Wchodzimy sobie do niego. I mamy dwa foldery. DLC i mods. Jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Jak sobie wejdziemy w folder DLC i wejdziemy w DLC coś więcej, mamy takie dwa foldery. Jeżeli gramy w nową grę, zwykłą nową grę, to będziemy musieli przekopiować sobie folder content do dodatku coś więcej. A jeżeli gramy w nową grę plus, to kopiujemy z drugiego folderu. Słuchajcie, ja będę grał na nowej grze plus, więc sobie chodzę tutaj, kopiuję ten folder content i wklejam go do DLC coś więcej autogen. I podmieniam. No i elegancko. Dobra. Pozostałe spolszczenia już będą wgrywane, że tak powiem, masowo. Nie trzeba będzie robić tego pojedynczo. Jedyne co, to nie zaznaczamy sobie tego folderu coś więcej, tylko wszystko pozostałe. Ok, robimy kopiuj. Kopiujemy to wszystko do folderu DLC. Zamieniamy. Dalej z folderu moc robimy analogicznie. Kopiujemy wszystko z folderu moc i wrzucamy go do folderu moc w głównym katalogu gry. Również zamieniamy. Dobra, spolszczenia mamy załadowane. No to pozostaje nam dosłownie jeden malutki kroczek. Wejdźmy sobie do folderu Wiedźmin 3 i odpalmy plik tv3 menu file list update. Możliwe, że za pierwszym razem nam się nie uruchomi, więc zalecam uruchomić po raz drugi. Słuchajcie, ten program update'uje nam pewien plik, który pozwala na inicjację modów do gry. Wystarczy po prostu, że włączymy ten program i tyle. I możemy go wyłączyć. On nas w ogóle już nie będzie interesować. Mamy wszystko tak naprawdę. Mamy wgrane mody, mamy zmerżowane skrypty, mamy wgrane spolszczenia, mamy zupdate'owane pliki. No pozostaje nam nic innego, jak uruchomić grę. Możecie to zrobić z poziomu mod managera i kliknąć po prostu w mod managerze Run the Game DX12. To nam uruchomi grę bez launchera, ani bez jakichś tam zbędnych synchronizacji po stronie Steama. Natomiast ja odpalam ze Steama i zaraz wam powiem dlaczego. I wy też tak zróbcie. Jak wejdziemy sobie tutaj w to okieneczko, klikniemy na tą ikonkę, pamiętajcie, żeby mieć tą opcję wyłączoną. Nie włączamy tego. No i dobra, klikam graj. I teraz wyskoczy nam takie okieneczko z parsowaniem skryptów. Po pierwszym wgraniu modów, tylko coś takiego będzie, nie? No dobra, jeżeli gra nam się w ogóle uruchomiła, to znaczy, że wszystko jest jak należy. Generalnie, jeżeli zrobiliście coś źle podczas na przykład merge'owania skryptów, bo jest to prawdopodobne, to pewnie wywali wam w ogóle błąd i nie będzie chciało wam odpalić gry. Więc jeżeli macie taki error, no to znaczy, że zrobiliście coś źle podczas merge'owania i trzeba to poprawić. Polecam wam rozpocząć oczywiście nową grę. Nie dlatego, że żebyście zagrali sobie jeszcze raz oczywiście do was tymi wodami w ogóle. Nie, bardziej chodzi o to, że jeżeli wczytacie jakiś save, to nie daje wam gwarancji, że po pierwsze wam się w ogóle wczyta, a po drugie, że wszystko tam będzie śmigać tak jak powinno. Więc radzę zaczynać nową grę z tą paczką dla świętego spokoju. Ja sobie wczytam grę, jako że już wcześniej tą paczkę miałem wgraną i już rozpocząłem pewną przygodę, to sobie wczytam grę tak, żeby wam zademonstrować pokrótce, jak to będzie działać. No dobra, moi drodzy, wygląda na to, że gra mi się wczytała, więc jest wszystko ok, jak do tej pory. Już widzę, że True Auto Loot mi się włączył, bo nie jest ustawiony tak jak powinien i teraz wszystko będzie mi zbierać dookoła. Nie o to nam chodzi, ale mogę wam zademonstrować generalnie jak to działa. Słuchajcie, łazimy sobie po mapce. Biegnę. O i zobaczcie, mam napisane, że zebrałem jakieś roślinki. Generalnie samo zbiera, magia, nie? Nie, no generalnie tą opcję można wyłączyć, jak sobie wejdziemy tutaj w autoluta i sobie weźmiemy True Auto Loot i sobie go wyłączymy. Ja w ogóle go wyłączam od razu, bo jest... No głupio tak grać, nie? W ogóle, żeby zbierał wszystko dookoła, to takie... Chyba, że ktoś speedrunuje, czy coś robi, no to wtedy spoko, ale normalnie to nie. Dobra, zobaczmy sobie, czy na przykład działa nam dobrze medytacja. Przytrzymuję N. Okej. Zapalam sobie ognisko. No jest elegancko. Mogę sobie jakieś tam punkty wydać, umiejętności na przykład. Wszystko działa. Alchemię pewnie też mogę, tylko nie mam składników.
No i jak przytrzymuję spację, no to czas mi leci, nie? O. Mogę oczywiście ustawiać sobie prędkość przewijania czasu w menu. Tak, opcje, mody. Przyjazna medytacja powinna gdzieś być, jest. Medytacja. No i mam przyspieszenie czasu w sekundę. Czy tam maksymalne przyspieszenie czasu. Możemy sobie zwiększyć. O. Opcje typu rozpal ognisko na przykład, nie usuwaj stworzonych ognisk. Generalnie jest naprawdę multum opcji. I teraz sobie wejdę jeszcze raz. Ładnie. I teraz przytrzymuję spację. No i widać, że ten czas leci szybciej w tej chwili. Już mam czwartą, piątą rano, więc jest super. Klikam end z powrotem, przytrzymuję, gasi mi ogień. Jest elegancja. Słuchajcie, nie wiem, czy wy już zauważyliście, ale no jest inne oświetlenie w Białym Sadzie, prawda? Wygląda to zupełnie inaczej. Inne oświetlenie, inny ambient. Jest taki troszeczkę bardziej szary klimat. No mi się to podoba. Dla przykładu przyzwijmy sobie płotkę. I powinniśmy mieć taki mod, który się nazywa Swords on Roach. Jak kliknę sobie jedynkę, widzę, że miecz mi się pojawił na płotce. Jest przypięty do płotki. Jak kliknę dwójkę, to drugi miecz się do płotki przyczepi. No i generalnie tak to wygląda. No i dla przykładu jeszcze. Naciskam dziewiątkę, zarzuca mi się peleryna, naciskam ósemkę, zarzuca mi się kaptur i tak to wygląda. I teraz jestem, jak z tego trailera, zabijam potwory. Oczywiście klawiszem 9 i 8 z powrotem możemy sobie zdejmować te kaptury, zdejmować te peleryny i tak dalej. Możecie sobie wejść w Immersive Cama, zmienić trochę kamerę. Na Immersive akurat jest teraz ustawiona, ale na przykład sobie weźmiemy Exploration Offset na jeszcze bardziej przesuniętą w prawo. I mamy kamerę trochę bardziej przesuniętą w prawo. Moi drodzy, dotarliśmy do końca tej przygody. Słuchajcie, nie będę wam pokazywał wszystkich modów w grze, bo to też trwałoby naprawdę długo. Dlatego zachęcam, żebyście sami sobie weszli w ten świat i ogarnęli co i jak, co się pozmieniało, co nowego i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji, jeżeli materiał wam się podobał. Pozdrawiam was ciepło, trzymajcie się.